Mamy z głowy, mamy combo Kinga i to jest najważniejsze. Więc teraz pozostaje nam ze zniszczenie ostatniego spybota oraz Wood Bunnies i to by było na tyle. Poziom zrobiony jak najbardziej na 100%. W zasadzie to tutaj nie sprostowałem jednej rzeczy, bowiem to co tutaj widzimy, tego szelefanta, który jest rażony prądem, to ogólnie, jakby wam to powiedzieć, też odkryłem to, kiedy grałem kiedyś z kuzynem właśnie w tę grę. Z moim kuzynostwem, rzecz jasna. Oni oczywiście sobie również wbijali tutaj kombosy i jako, że później wykorzystałem to również, jak grałem z moim dobrym znajomym też 6 lat temu, to również i tutaj tu wykorzystałem, ale żeby nie było, też sobie o tym przypomniałem, oglądając Let's Play Paploka niedawno, bo tak w ramach małego researchu też. Dobra, moi drodzy, jestem z wami z powrotem, przepraszam za to nieoczekiwane Z2, ale po prostu dostałem komunikat, że już nie mam miejsca na dysku, więc musiałem na szybko pozbyć się paru rzeczy i teraz zróbmy szybką synchronizację, tak więc dół, góra, dół, góra, dół, góra. Okej. I lecimy z Koksem, z Mojo Roomem. Niestety zgubiłem wątek i nie wiem za bardzo co mówiłem przed tym incydentem, więc jakby to powiedzieć, będziecie musieli to przeżyć. Niemniej jednak kontynuujemy dalej z tym epizodem i no cóż, mamy już godzinę na nagraniu. Mam ponad godzinę w zasadzie. Jezu, serio, te Wood Bunnies muszą się tu pojawiać. Nie mogę na spokojnie już zrobić tego Mojo Rooma. Czy naprawdę muszę mieć takie przeszkody? Czy naprawdę? O Jezu. LOL! W ostatniej chwili mi się udało? Nice! Dobra, tego się nie spodziewałem, nie? Autentycznie już byłem przekonany, że przez to, że wyrzuciło mi to miejsce na dysku, to już teraz, wiecie, ruszy lawina klątwy, ale okazało się, że się udało. Więc to jest najważniejsze, że już mamy to z głowy. I wszystko mi się ładnie nagrywa, wszystko mi się ładnie nagrywa. Bez zbędnego, kurde, bez zbędnej gadki tutaj. Tak zauważyłem, że Electric w sumie są dosyć lightowymi tytanami pod tym względem, ponieważ najbardziej to mnie właśnie Butlery wkurzają, nie? Ale Electric to chyba aż tak bardzo mnie nie wkurzają, jeżeli mam być szczery. Są takie dosyć lightowe w pokonaniu. Nie są aż tak bardzo, wiecie, czasochłonne do pokonania. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. I kolejny tam Electric na nas czeka. Mam tylko szczerą nadzieję, że nie uda mi się znaczy nie będę musiał powtarzać tego epizodu poza anteną, bo w sumie mówię, boss tutaj to jest naprawdę jedno wielkie piekło. Na hardzie to po prostu to już będzie maraton faili, rage'y, złości, no, wszystkiego co rzeczywiście najgorsze, no nie? W ogóle nagrywam to 27 kwietnia o 18:43 dla osób ciekawskich. Kiedyś dużo gadałem właśnie na takie filerowe tematy w trakcie Let's Playa, że o jakiej godzinie nagrywam i tak dalej. Nie, ale naprawdę miejmy nadzieję, że boss nie skopi mi aż tak dupy, że jakby nie będę miał kolejnego powodu do, nie wiem, jakiegoś game overa, no bo boss epizodu 13 to jeden wielki skurwibąk. Za przeproszeniem, oczywiście. Bo jak widzicie, staram się mniej przeklinać. A przynajmniej staram się jakby mniej przeklinać na seriach, dlatego że live w zasadzie to jest takie miejsce, gdzie najwięcej klnę. Cóż na to poradzę? Nic na to nie poradzę, choćbym bardzo chciał. Dobra, mamy tutaj wszystko zebrane? Nie no, wiadomo, concept art trzeba było zebrać. No i dobra, no to w sumie chyba możemy lecieć w dół. Nic tutaj po nas. Czas na walkę z bossem. W zasadzie.
So you little insects actually made it. Well, I've prepared a little treat for you. No, probably not food, Crash. A bad treat. Oh, it's a bad treat, all right. Tell me, Crash, do you remember the Evolvo-Ray? Let's see what happens when I use the Evolvo-Ray on myself! Tja, uka uka. Czas na konfrontację z tym śmietnikiem jednym. Dlatego niestety tutaj, wybaczcie jeżeli będę zbyt cicho momentami, ale serio, wolę się tutaj skupić na tej konfrontacji, dlatego że to nie jest zbyt prosta konfrontacja, wbrew pozorom. No biorąc pod uwagę z tego co on tutaj robi i z tego co prezentuje, no to nie będzie to łatwa konfrontacja. I to był właśnie między innymi ten boss, gdzie ja i moi znajomy po prostu mieliśmy takiego ultra rage'a, nie? Zaczyna się. Moi drodzy, zaczyna się. A, jak widzicie jest to... Fuck! Zarżnąłem własnego tytana, no kurde, no świetnie! Takie rzeczy to tylko ja potrafię odwalać. Fuck this shit! Na razie dwa życia straciłem. Nie zapowiada się to wcale dobrze, że tak powiem. Dobra, spróbujmy osiąść znowu Battlera. Zobaczymy jak nam się uda tutaj. Okej. To może być ciekawe teraz. Naprawdę? Dobra, mam teraz taktykę. Dobra, mam gównianą taktykę. A może mam jednak? Dawaj. A jednak mam teraz taktykę. Dobra, dobra, dobra. Dobra, jest! 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 Bierzemy go! Mamy go! Dobra. Pierwsze działko zostało zniszczone, dzięki czemu mamy już od razu checkpoint. Ponieważ tak, ten boss działa na zasadzie takiej checkpointowej walki, czyli innymi słowy, jeżeli zaatakujemy jedną rzecz, jedno działko, no to jak teraz zginiemy, no to to działko już jest zniszczone. Tak jest. Niestety to nie jest walka tak jak z tym... Wiecie z którym tytanem, wiecie którego mam na myśli. Już zapomniałem niestety jak on się nazywa. Pewnie tutaj sobie teraz przypomnę o jego imieniu. W każdym razie to niestety nie jest walka tak jak z tamtym tytanem. Tutaj niestety musimy działać na zasadzie wiecie, takiej fazowej walki. Czyli innymi słowy, najpierw niszczymy jedno, później drugie. A nie, że wiecie, możemy tutaj wszystko naraz zniszczyć. Dobra. Ogarnięte. O Jezus Maria, ale mam stresa, nie?
Ja pierdziule. O! Sorki za takie, powiedzmy, dziwne odgłosy, ale naprawdę ta walka jest mega trudna. Serio, sami sobie spróbujcie czasami zawalczyć z tym. Z Uka, to myślę, że podzielicie moje zdanie. Nie należy on do najłatwiejszych bossów, tak to powiem. Jest on na pewno trudniejszy niż Cortex z epizodu numer 5. O, i mamy przy okazji Butler skin odblokowany, czyli nie musimy już wracać do epizodu 15, czy tam 14 bodajże. Nie, to był 14, dobra. Pomyliło mi się, że tak powiem. Tutaj naprawdę mieliśmy srogiego Rage Quita na tej konfrontacji. W zasadzie, no dobra, może nie Rage Quita, ale Rage'a mieliśmy. Oboje. I z tego co pamiętam, chyba skończyło to się tak, że po prostu konfrontację przełożyliśmy na następny dzień, bo tego samego dnia nie udało nam się pokonać niestety Uka. Ja natomiast nic nie przekładam i kurde pokonuję go dzisiaj jeszcze. Ale kurde, trzeba ograć fajną taktykę. 27 życia, miałem dzisiaj 40, przypominam, tak więc zobaczcie, ile już żyć zdążyłem stracić. Jedziemy. Nie. Dobra, chyba aż tak źle mi nie idzie, skoro mamy 25 żyć jeszcze, no to kurde. Jest chyba dobrze, tak mi się wydaje. Dobra, mamy 24 życia, to chyba nie jest aż tak źle, mamy jeszcze kurde... No mamy 24 życia, tak więc chyba będzie dobrze. Ale trzeba ograć tutaj fajną taktykę, żeby kurde pokonać Uka. To nie będzie w sumie takie trudne chyba. Dobra, on niech tutaj zmarnuje swój power up oczywiście. No ta, gówno zrobię jak kurde butlery są tu jeszcze. Nienawidzę tych śmietników. Kurde, powinni tutaj dawać tylko same elektryki, nie? Butlery są tutaj mega zbędne. Dobra. Mamy taktykę, moi drodzy, mamy taktykę. Jest! Dobrze! Think you've defeated me? I'll get the last laugh on you fools. Any moment now, Nina will launch the robot, and Wumpa Island will be doomed. You monster! And Nina will have no more use for your lovely sister, so she's finished too. I get the last laugh. I'm laughing now too, just in case. Quickly now, Crash. From here, we must travel to the robot. I can sense Coco, so I'll get us as close as possible. Get ready! With this. Oh, really? And why is that? I'll tell you why. This is my fortress, and that is my robot out there, and I threw up in my mouth. Sorry, Uncle, but with Coco forced to help build the robot, Crash and Aku can't possibly stop me in time. My Dominator is almost ready, and when it destroys Wumpa Island, I won't even let you watch.
No, but I love watching things get destroyed. Oh, you're awful. Ja pierdzielę, nie. Jezus Maria. Ja wiedziałem, że ten boss będzie sprawiał mi problem. Po prostu ja to czułem, nie? Ale nic, mamy najważniejsze, że to zaliczone. Kurde, ile żeśmy tutaj mojosów zgarnęli. Ja pierniczę. Czego nam brakuje? A, elektryki. Dobra, to nawet tutaj nie musimy wracać, bo w sumie mogę w następnej planszy albo w poprzedniej. Chociaż nie, w sumie w następnej. Nie, co ja gadam, Jezus Maria. Widzicie, już się gubię we własnych zeznaniach. Mogę nawet cofnąć się do tego poziomu i po prostu kiedy zdobędę mojosa za 50 elektryków, to mogę po prostu wyjść. No i tutaj mamy jeszcze do nadrobienia te Wood Bunnies, kurde. 86%, widzicie? Więc teraz jak przejdziemy ten epizod, czyli epizod numer 18, to już będziemy mieli, kurde, prawie 90%, albo już ponad 90%. Tak więc, w dużym skrócie, jak widzicie, Uka nie był zbyt łatwym bossem. I tak jak mówię, te 6 lat temu sprawiał mi problem na hardzie, jak grałem w koopie. Dzisiaj też mi sprawił problem, aczkolwiek udało się pokonać go legitnie, tak jak się go powinno pokonać. I tutaj przy okazji mamy informację Uka. Uka. My foolish brother has combined magical tiki mojo with Cortex's science to mutate himself. I'm sad to be related to this guy. You idiots, get in here before I tear you a new belly button! Quit helping, Crash! It's important you stop. I just love being a bully. Stop wrecking my evil plan. Stop ruining my plans. I spent all day on those. Now I'm just furious. You idiots, get in here before I tear you a new belly button. I'll grate you like cheese. Parmesan. Quit helping, Crash. Dobra, myślałem, że on się zaśmieje, bo chciałem tutaj, wiecie, tak bardzo spamić X-em, żeby się zaśmiał. No dobra, no to co? Czas na ostatni epizod w tej sesji. Let's do it! Episode 18. War of the Worlds. This is as far as I can take us. We'll have to fight our way to the robot's interior and save your sister. Shagaba! No i dobra, i sam jakby poziom zaczynamy w tym wielkim Dominatorze. I w zasadzie tutaj będą nas czekały nasze ostatnie epizody. Ej, w sumie elektryk jest tutaj, więc byśmy mogli sobie tutaj nawet powbijać ten... maskę mojo, gdybym tutaj oczywiście sobie trochę pogrindował. No ale dobra, czas na ciekawostkę, jeżeli chodzi o ten poziom. Nazwa tego odcinka to Gra Słów w książce The War of the Worlds autorstwa autora Huberta Georgia H. G. Studni, czy jakoś tak on się nazywał. Tutaj zresztą wam się wyświetli jego nazwisko. No i cóż, jeżeli chodzi o jakieś moje wspomnienia, to ten epizod był bardzo prosty i w zasadzie to nie pamiętam jakby do końca naszych wspomnień mojego znajomego i moich zresztą, ale nie sprawiał on jakiegoś super wielkiego problemu. Bym powiedział, że był dosyć prostawy ten epizod. No i combo Kinga mamy już bitego, tak więc nie musimy się tu już jakoś super starać, wystarczy teraz tylko pokonać miniony i tyle w zasadzie. No i przy okazji osiąść elektryka, no i spyboty zniszczyć. A teraz wsłuchajmy się w ten piękny soundtrack. No i tutaj mamy taką mini ciekawostkę, że mamy tutaj główkę Gora oraz Scorporilli jako takie trofea w sypialni Cortexa.
I atakując nie... Atakując oczywiście te główki, to dostajemy mojosy, które oczywiście sobie zbierzemy. No, i tutaj też sobie zbierzemy, bo czemu by nie? Jak zbierać do końca, to zbierać do końca. A jak? No, i dobra. Aha, muszę zabić Tytana. Okej, pal gumę. Albo w zasadzie sam ciebie wykończę. Dobra, 23 życie. Nie jest źle. Okej, musimy zabrać teraz 8 Freejack Mask. I będziemy mogli zakończyć ten Mojo Room. Bardzo prosto. Szczerze, tutaj pojawi się jakby ten imię tych minionów, bo ja jakby nie pamiętam za bardzo, jak one się nazywają, jeżeli mam być szczery. Wiem, że to są miniony od Niny Cortex w zasadzie, bo to widać, że one mają... Jakby widać, że są bardziej stworzone pod Ninę Cortex niż pod samego naszego doktora Neo Cortex. Dobra, czy mamy tutaj gdzieś z boku jeszcze Freejacki? Tutaj coś może będzie. To jest ogólnie jedna z bardzo prostych rund bonusowych, więc nie powinienem aż tutaj tak failować. Powinno pójść wszystko zgodnie z planem. Dobra, mamy. 6. Teraz jeszcze 7 i 8. 7 będzie tam u góry i 8 jest na samym końcu. Nie! Najgorzej! Jaki fail! Dobra, raz jeszcze powtarzamy. Nie dam za wygraną. Nie dam za wygraną, kurde. No i swam drogą, jak widzieliście przed chwilą, deadnałem kurde w Mojo Roomie. Ale wstyd. Dobra, tutaj mamy zebrane. Więc teraz 2 pozostałe trzeba zebrać. Lightowo. Widzicie, to nie był, nie, to nie był jakby trudny ten Mojo Room. Ale niestety, klątwa Let's Play. Klątwa Let's Play musiała mnie zaatakować. Tak naprawdę to ten Mojo Room jest mega łatwy, tak jak zresztą większość tych Mojo Roomów. Może to jeden z epizodów bodajże 7 był trudny, ten wiecie, gdzie były Rhino Rollery. To mógłbym powiedzieć, że to był dosyć trudny Mojo Room, ale tak to wszystkie inne są żałośnie proste. Ale jak to wiecie, klątwa Let's Play oczywiście jak zwykle musi atakować w najmniej oczekiwanych momentach. Bo czemu by nie? Tutaj musimy zniszczyć, a raczej zabić 25 minionów, tak więc myślę, że zadanie zaraz będziemy mieć wykonane i potem nam już tylko spyboty zostaną. Jak przechodziłem ten poziom z kuzynostwem, to w zasadzie nie miałem z nim żadnego problemu, bo grałem wtedy w koopie z kuzynostwem oczywiście. I tak jak mówię, ze znajomym również nie miałem z tym poziomem problemu. To był jeden z prostych. W zasadzie to najtrudniejszy, to mówię, epizod 17 teraz był. A po epizodzie 17 to najtrudniejszy będzie ostatni, dlatego że tam już będziemy walczyli z Arachniną. Czyli z ostatnim bossem. Który prawdopodobnie spowoduje game over u mnie. Bo skoro Uka tego nie zrobił, to musi to ktoś inny zrobić. Pamiętajcie. I tak wiem, że mogę wszystkie obrazy i tak dalej atakować, ale szczerze powiedziawszy mi się nie chce, tak po drodze w sumie to sobie niszczę, żeby tam co jakiś czas mojosy zgarniać. Wolę jednak skupić się na przejściu tego poziomu. 22 życia.
Ej, ale powiem wam, że te 41 żyć to wcale nie jest mała liczba. Powiem nawet więcej, że jestem zadowolony, że taką liczbę osiągnąłem. Więc jest cool. O, Raticles. Ich też dawno nie widziałem. Nie no dobra, widziałem ich niedawno w końcu. W końcu żeśmy robili tam bodajże epizod 15, gdzie oni się również pojawili. A jak nie 15, to 16 to był z tego co wiem. Widzicie, już nie pamiętam kurde co ja robiłem z godzinę temu praktycznie. Albo z pół godziny temu. O, dwóch naraz od razu. Dobrze. Więcej was matka w domu nie miała, serio? Nie. Dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej to. Tam widzę, że Free Jacka mamy. Może postaram się tam dostać. Ty, skoczę mu na głowę. O. Widzicie? Patrzcie, jakie 300 IQ. Dobra, to była głupota. No, zbyt łatwo by mi poszło, co nie? To byłoby zbyt proste. A pierdziele, to już była końcówka. Dobrze, że tutaj jest checkpoint. I teraz wybijamy tutaj tych Raticles. Czy już ta brama się będzie mogła nam otworzyć, czy nie? Dobra, w końcu się nam otworzyła. Jezus Maria. Ile trzeba było ich wybić? What the fuck? To, że elektryka straciłem, to nie oznacza, że nie da się, kurde, przejść tej planszy. Bo dokładnie można coś takiego zrobić. Już mamy wszystko ogarnięte. Pytanie teraz, czy te minionki się nam zrespawnią. Nie? Już ich nie ma? No nie gadajcie, że to jest kolejna plansza, w której nie będę miał 100%. Chociaż to jest plansza, którą mogę w zasadzie sobie na luziku zrobić na nowo na 100%. A nie? Dobra. Przecież tutaj jest jeszcze koncept art do zebrania, więc dobra, no to spokojnie będziemy mieli 100% teraz. Tak myślę. Bez, kurde, przypału będzie 100%. Jak nic. Nie, no to kurde, nice, ładnie pociśnięte. O, i Free Jack przy okazji. Ładny tutaj Cortex ma biuro swoją drogą. O! Widzę, że Cortex też tutaj się nauczył pewnych sztuczek z Hogwardu, skoro ma tajne przejście za swoją półką na książki. No i co, 25 na 25, 3 na 3 i Combo King 35 na 35. Dobra robota. Czyli oni się nazywają Bratcole, tak? Dobrze zwróciłem uwagę? Nie, Bratgirl, przepraszam, Bratgirl. Bratgirl, sorry. Bratgirls. Every evil queen bee needs some drones. So need... No dobra, opisy sobie jakby ogarniemy pod koniec serii. Ile mamy już procent? 90. Moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego jak zakończyć tą sesję nagraniową. To by było na tyle.
90% gry zaliczonej. Zostają nam już tylko dwa epizody do końca gry. No i przy okazji powtórka tego epizodu i tego epizodu. Tak więc następna sesja to już będzie wielki finał i będziemy sobie przeglądali pod koniec serii. I wszystkie informacje dotyczące i Tytanów, i tych wszystkich minionów oraz wszystkie skiny Crasha sobie przeglądniemy. Tak więc to wszystko w następnej sesji i zarazem ostatniej z tej gry. Mam nadzieję, że jestem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę Let's Play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał Ci się mój content, również jak i ta seria, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. I polecam też wbić na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha Titans i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!